rząd 17 przed nami i podobnie jak rządek 7 będzie to ten rząd, w którym będziemy robić mnóstwo narzutów i oczek prawych, czyli od początku. Zamykamy połówkę ananasa, czyli prawe i dwa razem kładące się na prawo, czyli będziemy zmieniać kolejność. Ozdobny szlak nadal idzie w górę, czyli narzut dwa razem narzut. A później nad pięcioma oczkami będziemy robić sekwencję prawych i narzutów, tak żeby zrobiły nam się z pięciu oczek 9 oczek. Ozdobny szlak jak zwykle i domykamy ananasa dwa razem, prawe dwa razem, przy czym na początku nie zmieniamy kolejności, a na końcu kolejność jest zmieniana. I jak zwykle w tej części rządków, o ile na początku domykamy połówkę ananasa, zmieniając kolejność przy przerabianiu dwóch razem, o tyle na samym końcu tego rzędu zaczynamy od tych dwóch razem, ale już bez zmieniania kolejności, prawe i na końcu prawe brzegowe. To, na co zwracamy tutaj uwagę, to na to, żeby się nie pomylić przy prawych i narzutach, ale ze względu na to, że tak naprawdę powtarzamy już to, co było w rzędzie siódmym, nie powinno być problemu. Oczywiście rząd 18 zrobimy lewymi, pamiętając o oczkach brzegowych. I teraz oczywiście to, jak to powinno wyglądać w praktyce. Czyli zaczynamy sobie od oczka brzegowego, później oczko prawe i dwa razem. Oczko brzegowe, przełożone, nieprzerabiane, oczko prawe i dwa razem ze zmianą kolejności, czyli domykamy naszą połówkę ananasa na początku. Widać nawet, co nam się tutaj już ładnie tworzy. Ozdobny szlak, który idzie w górę jak zwykle, czyli na początku dwa razem ze zmianą kolejności. Zaraz za nimi dwa razem bez zmiany kolejności i narzut. I dochodzimy do oczek prawych, nad którymi zrobimy, między którymi w zasadzie zrobimy całe mnóstwo narzutów. Więc zaczynamy. Oczka prawe na prawo, między nimi narzuty. Pięć prawych, cztery narzuty i dochodzimy do kolejnego ozdobnego szlaku, który idzie dookoła ananasów do góry, czyli narzut. Dwa razem ze zmianą kolejności, bez zmiany kolejności i narzut. I dochodzimy do miejsca, w którym domykamy naszego ananasa prawie już do końca, czyli najpierw dwa razem bez zmiany kolejności, oczko prawe i dwa razem ze zmianą kolejności. To kończy nasz raport, ale oczywiście wracamy sobie do początku i zaczynamy. Narzut dwa razem, żeby ozdobny szlak szedł do góry i później prawe i narzuty. Pamiętamy na końcu o zmianie kierunku oczek robionych na końcu tej połówki ananasa. Jak zwykle chusta bez blokowania wygląda jak wygląda, czyli bardzo nieatrakcyjnie i nieciekawie, ale jak ją naciągniemy, to widać już, że tworzą nam się kształty ananasa, a kolejny zaczyna nam powstawać tutaj. Rządek parzysty, jak zwykle lewymi z oczkami brzegowymi i później czeka nas jeszcze rząd 19.